Przypomnijmy, że zwłoki bezdomnego mężczyzny znaleziono w nocy z 9 na 10 czerwca ubiegłego roku przy ulicy Sokolej w okolicach szkoły podstawowej nr 12 w Lubinie. Wstępne oględziny, a później sekcja potwierdziły jednoznacznie, że bezpośrednią przyczyną zgonu mężczyzny była rana kuta klatki piersiowej drążąca do serca. Tam była jeszcze druga lżejsza rana i trzeci cios przecinający jakby odzież tego pokrzywdzonego, to wszystko ciosy nożem w klatkę piersiową. W sprawie zatrzymano 49-letniego podejrzanego. Wśród zgromadzonych dowodów zabezpieczono m.in. nagranie z monitoringu jednego ze sklepów. Poza tym obaj mężczyźni byli widziani w momencie kłótni o alkohol. Krzysztof S. został tego samego dnia zatrzymany. W miejscu jego zamieszkania ujawniono jego odzież i obuwie pokrwawione oraz portfel, w którym znajdował się dowód osobisty pokrzywdzonego, zamordowanego mężczyzny, a badania genetyczne jednoznacznie potwierdziły, że są to ślady krwi ofiary. Krzysztof S. usłyszał zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim oraz zarzut przywłaszczenia portfela i dokumentów zabitego mężczyzny. Z ustaleń śledztwa wynika, że był uzależniony od alkoholu, przy czym biegli lekarze psychiatrzy ocenili, że nie miało to wpływu na jego poczytalność, że w czasie zbrodni był poczytalny, może odpowiadać przed sądem. Był też pod wpływem środka psychotropowego. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 8 do 25 lat lub kara dożywotniego więzienia.